I bardzo proszę o spokój na sali. Szanowni Państwo. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Tak, to prawda, że Wasza hipokryzja i bezradność bije wszelkie rekordy. Przypomnę, co działo się na Śląsku w 2015. Plan rozwoju górnictwa PiS. Prezes, przyszła premier, przyszły minister energii, jego zastępca przed kopalnią Pokój. Nie zlikwidujemy żadnej kopalni, nie zlikwidujemy żadnego miejsca pracy. Tak głosiliście w 2015 roku. I co przyszedł 16? Likwidacja kopalni Anna, likwidacja kopalni Brzeszcze Wschód, likwidacja Jazmosu. Tak rozpędziliście się z tą likwidacją, że nawet w 2017 roku zaczęliście likwidować kopalnię Krupiński. Kopalnię Krupiński, która jest jedną z najmłodszych kopalń, miała koncesję do 2030 roku i co? I inwestorzy zagraniczni bili się o nią, chcieli za nią zapłacić, chcieli zwrócić środki publiczne, które na ten cel otrzymali. Ale wy w międzyczasie tym dwóm ministrom serwowaliście nagrody. Im się należało za 2017 rok. A dzisiaj co zostawiliście na Śląsku? Ile miliardów złotych wpakowaliście w nowe miejsca pracy? Proszę kończyć, ile miliardów złotych wpakowaliście na to, żeby na terenie tych likwidowanych kopalń pojawiły się nowe zakłady? Dziękuję bardzo. Dziś premier ze Śląska mu każe Ślązakom jeździć po węgiel. Panie pośle, bardzo proszę kończyć wypowiedź. Hipokryzja. Szanowni Państwo.